Delavor postarał i Nightshot. I reklamuje to na grupie na Facebooku, na fanpage'u Rocket League Polska, czy na grupie Rocket League Polska oraz na... Hej, cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Rocketa. Dzisiaj odcinek nietypowy, odcinek specjalny. Po pierwsze, mamy wielki powrót Vivusa na arenę międzynarodową. Siema. No, a druga sprawa, to gramy sobie... Dlaczego gramy z Vivusem w ogóle? Zastanawiacie się pewnie. A gramy dlatego, że... 14 lutego jest finał Wośpu chyba, czyli jakoś tak. Na pewno 14 lutego, a czy to jest finał Wośpu? Chyba tak, nie, Vivus? Ty się tam bardziej znasz tych... Chyba tak. Charytatywnych rzeczach. No i Game Shotsy, kurde, robią turniej charytatywny w Rocketa i postanowiliśmy sobie tam pojechać i pograć i... Najważniejsze jest to, żeby wspomóc najbiedniejsze dzieci, tak, najbardziej potrzebujące dzieci i osoby starsze, tak? Teraz jest na Wośpie. No więc sobie gramy, trenujemy, na normalkach oczywiście. Jakieś dzikie podanie na przeciwniku, patrzcie jakie ładne podanie przeciwnika. On to spierdzielił. A teraz Pawiłusz się kręci i podaje mi do bramki. Robię takie pyk, odegrywa do Iwusa, i się rozpadaje. I teraz robimy redirect. No prawie. No boost. No boost, no life. A on miał boost. To było nie fair. Jeśli chcecie więcej informacji na temat tego turnieju, to może coś tam zrobię sobie, jakiś film albo coś. Ale ogólnie informacyjny o turnieju, no w sumie jak się Delavor postarał i Nightshot. I reklamuje to na grupie na Facebooku, na fanpage'u Rocket League Polska. Czy na grupie Rocket League Polska oraz na Discordzie Game Shotsów, kurde, nie wiem, Game Shotsy czy Game Shotsy? Nie wiem, nie znam się. No także generalnie no, oni, no to czemu by nie zrobić jeszcze większej reklamy, żeby więcej ludzi przyszło. Także no, wszystko gdzie, kiedy, jak, zrobię wam filmik informacyjny. Stycznia, to mogę wam powiedzieć od razu. A gdzie, jak, o której, na czym? No to już informacja w filmie będzie. A może jedno? Tu? Boost. Ojejku, do góry podleciałem. Myślałem, że szybciej się normalnie wydrywano. No ten pan, co coś umie latać. Umie czytać piłkę. Pek. Ajajaj. Okej. Okay. To było ciekawe. Gol. Stary nie odwrócił, kick-off kurde robi nasze bramki. Macie, przeciął cię. Ty to pierwszy odbijesz. Ja właśnie myślałem, że ty odbijesz pierwszy. Daj. No. Ja odbiję on pierwszy w końcu.
fake. Ojej. No kurde. No nie we mnie. Jak to miało być pinch, no? Jak najlepsze, what the fuck. Boom. Tak, 24 busty. 18, stary. Wziął tego boost. Gość. Taki save i busta, patrzcie. Za szybka. Lądowałem za blisko już. Okej. Okay. Calculated. Jaka walka. Wygrał. O ja. Za nisko zleciałem. 9 boost, ale ci nie padamy tak, bo sam sobie padasz. Już jestem wystarczalny. Uuuu, close one. Mają to. Dobra, to drugi meczek z kimś silnym. Patrzcie, jaki wóz ma fulę. Tutaj, kurde, złote fela. Czarny, jest bardzo widać, tylko murzyn czarny, kurde, i złote łańcuchy na kołach. No. Jest cała wiwóz, kurde. Guga. Fake. Słabo odbił. To jaki kofa. No co on? Oła, podbił mnie. Szybko. Nice. O, szybko. Delay like this. Bang! Ale ładny pasz. Jakby jeszcze obrócił się bardziej, żeby ten... Kęcikiem trafi się nie bokiem, to w ogóle kozak. No nie, broń to. Guga się zabił. Cześć, gdzie jesteś? Guga je porobił. Gdzie Freestyle Friday? Auć. Zero busta. Ja jestem tu. No gość mnie bumpuje w kółko. On tu... Dobra, właśnie. O. Nie, źle. Będzie solo. No. O, nie zahaczyłem. Pepe. Nie trafimy boosta, nice, ja. Ja no, przecież wziąłem tego boosta. Jestem po drugiej. Ajajaj, bym był bardziej do przodu, minimalnie.
Ajajaj, ja chciałem do ciebie. Dwa kwasa zasadzić. Shilling shot. Ale jednak kto to trafi? Ten drugi. To nie ten, co shilling shot robi. Tak jakby spinczowali, są to było fajne. Ups. Wiedzą, że będzie robił w Free Friday, nie? Ja nie wiem. O. Kiedyś też tak robiliśmy, także. Że był kurde kontra na fasta. Źle robię tego fejka. Ekspert się zdenerwował, bo jak to na Smurfie nie może wygrać meczu. No to nie złe te fajki, chłopaki. Muszę przyznać. No nie, zablokował. Ta gra nas kocha. No dzięki. Na mapie wyglądało to inaczej. Nie wiedziałem, czy mam ci go rozwalić, czy mam to pinchować i... Wybrałem opcję pincha, ale te piłki już nie jechały, bo mnie miałeś busta chyba. No fejkowałem go za takie buty. Czekaj, no. Bo i tak piłka spadła, wiesz, nie? Gdzie ty byłeś? Gdzie środek? Gdzie ty byłeś, gościu? Jaki byłem? A, że na ścianę? No. O, podałem mu. Nie masz tak. Drugie tempo? Ojeju. Aj. Wziął mi błysk tam za elo. Wow, ale szybko. I banana. Co on ma z tymi... No we mnie, dzięki gość. Będzie pierwszy. Teraz ty? Ja chciałem po nim. Nice. Zablokował. Twoja. A, zablokuję cię. Ojej. Daj! Chciałem cię nabić. O ja. Dobra, także to było takim
o tyle w tym odcineczku takim fajnym na luźnie, na luźno, na luźnie, kurwa. Na luźnie. Graliśmy sobie z Iwusem trening, rozgrzewkę. Po prostu graliśmy sobie z Iwusem, bo dawno nie graliśmy, a że jest okazja pograć razem na żywo, co nieczęsto nam się zdarza, właśnie na tym turnieju charytatywnym na Wośpie. No to sobie gramy. A jeśli podobało Ci się to nasze granie, to zostaw łapkę w górę, komentarz na samym dole. Jeżeli jesteś nowy, chcesz być na bieżąco, na przykład z informacją o co chodzi z całym turniejem na Wośp, to zostaw subskrypcję, guzik tutaj. A jeżeli chcesz więcej, to po tej stronie ekranu masz polecony film ode mnie dla Ciebie oraz całą moją playlistę z Rocket League. My widzimy się jutro już na normalnym odcinku z rankedów na standardach. Do zobaczenia, trzymajcie się. No i cześć.